Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, jakie zmiany w organizacji ruchu czekać będą na mieszkańców Sieradza w najbliższym czasie, w czasie święta wszystkich świętych? Dokładnie tak jak co roku robimy zmiany organizacji ruchu po to, żeby wokół tych cmentarzy można było spokojnie zarówno przejść, jak i przejechać. Zmiany dokładnie te same co, co roku, tak jak powiedziałem, czyli ulica Sarańska między ulicą POW -a, a ulicą Wojska Polskiego będzie drogą jednokierunkową. Będzie można na nią wjechać od ulicy Wojska Polskiego i wyjechać na ulicę POW. -u. Oczywiście Parkingi dostępne również z parkingiem na Galerii Dekada. Też szefostwo tutaj wyzwoliło również na, na, na zatrzymywanie się pojazdów, w związku z tym będzie można zostawić tam samochody. No i oczywiście przede wszystkim ulica Bazylika, przy której jest lokalizowany cmentarz. Czyli również ruch jednokierunkowy, tutaj będzie można wyjechać z ulicy Wojska Polskiego, wyjeżdżamy ulicą Nęckiego w stronę miasta. W związku z tym no, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na oznakowanie, które będzie funkcjonowało, ale również będą stałe patrole zarówno Policji, jak i Straży Miejskiej. W związku z tym myślę, że ten czas będzie, będzie spokojny. Dobrze, Zmiana organizacji ruchu oczywiście funkcjonuje na czas Wszystkich Świętych, czyli od środy, od godziny 18 do piątku, do godziny 6 rano. Poza tym no to tutaj jeśli chodzi o sieraz, natomiast jeszcze na terenie powiatu w trzech miejscach również są zmiany organizacji przy cmentarzach przy nekropoliach. To jest w Złoczewie przy ulicy Cmentarnej, też ulica Cmentarna będzie drogą jednokierunkową. również w szanowicach ko koło błaszek wprowadzany zostanie zakaz zatrzymywania po jednej stronie, tak, żeby można było spokojnie się poruszać. Oraz w miejscowości Chlewo też tam będzie przy drodze powiatowej wprowadzony zakaz zatrzymywania. Pozostałe cmentarze są na tyle bezpieczne, że, że kierowcy, myślę, że patrząc na oznakowanie, które funkcjonuje, będzie można spokojnie się poruszać. Także jedyny mój apel i prośba do kierowców, żeby patrzeć na zmiany organizacji ruchu, no i przede wszystkim myśleć o tym, jak się jeździ. Tradycyjnie, jak co roku, w samym Łasku jedynie zmienia się doraźnie organizacja ruchu przy terenie cmentarza w Łasku i tutaj kierowcy muszą zwrócić uwagę na wstawione nowe oznakowanie, czyli będzie nakaz jazdy w prawo z ulicy Armii Krajowej, wyjeżdżając z cmentarza w stronę ulicy Objazdowej. Yy, jednocześnie tam będzie zakaz zatrzymywania się po prawej stronie wzdłuż całego cmentarza przy ulicy Armii Krajowej. Yy, należy przypomnieć, że też będzie wyłączony fragment ulicy Armii Krajowej od ulicy Objazdowej w stronę ulicy Warszawskiej, tutaj w stronę placu Piłsudskiego w Łasku. Yy, od 31 października do 4 listopada będzie trwała policyjna akcja z znicz. Yy, spodziewamy się wzmożonego ruchu. Na drogach, dlatego policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich kierujących. Chciałabym uczulić kierowców, żeby byli uważni na drodze, wsiadali za kierownicę wypoczęci i zwracali uwagę przede wszystkim na pieszych i rowerzystów, którzy w tym czasie mogą się pojawić w rejonach cmentarzy.